spotkanie wigilijne na Jaworskim Rynku to wyjątkowy moment w życiu miasta. Mieszkańcy spotkali się, by podzielić opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia. Nie zabrakło kolęd i tych granych na harmonijce, jak i tych śpiewanych. Księża jaworskich parafii wraz z burmistrzem Emilianem Berą i jaworskimi harcerzami już dziś sprawili, że te wyczekiwane święta Bożego Narodzenia stały się bliższe. Dla mnie to jest wyjątkowy czas bycia z Wami. Za to Wam serdecznie dziękuję, że przyszliście tutaj na rynek, że możemy zbudować taką świetną atmosferę. Wiem też, że czekacie na wyjątkowych gości. Sam spotkałem przed chwilą jedną z babci, mówi, że już zaraz przyjedzie z Londynu moja ukochana wnuczka. Takich historii zapewne będzie wiele, jeszcze więcej. Dlatego też przesyłamy gorące życzenia do wszystkich mieszkańców Jawora, którzy dzisiaj nie są tutaj z nami na Jaworskim Rynku. Są daleko w innych krajach, w innych miastach, ale zapewniam, że są sercem tutaj z nami, bo wiele radości, życzeń na kartkach specjalnie dedykowanych dla burmistrza, dla miasta, oni przesyłają i pamiętają o naszym mieście i chcę, abyśmy dzisiaj szczególnie także pamiętali o nim. Szanowni Państwo, niech ten czas tutaj, w naszym mieście, będzie takim momentem do tego, abyśmy przybliżali się do tajemnicy Bożego Narodzenia. Abyśmy wspólnie oczekiwali na to piękno, które będzie zawarte w szopce bożonarodzeniowej, bo przecież tam narodzi się nadzieja. To, czego tak bardzo często potrzebujemy w życiu codziennym. To, co przecież bardzo często mówimy, nigdy nie gaśnie, to właśnie nadzieja. I niech ta symbolika tych świąt, niech dobro drugiego człowieka, niech te piękne łamanie opłatkiem zostanie z nami na cały najbliższy rok. Niech te święta będą z nami każdego dnia. Psalm 2 od wiersza 7. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz je jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się z drżeniem, złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. A prorok tak przepowiadał nadejście Zbawiciela. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed Tobą, jak się radują żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na sprawiedliwości i na prawie, odtąd aż na wieki. Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb, opłatek, owoc ziemi ludzkiej pracy, który zgromadził nas tutaj przy jednym stole. Pobłogosław nas, pobłogosław te opłatki, którymi będziemy się łamać zwyczajem ojców naszych, i składać sobie za chwilę wzajemne życzenia świąteczne. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twą dobroć przez Chrystusa, Pana naszego. Światło, które daje moc. Światło, które od 29 lat harcerze przekazują Wam, mieszkańcom, z najlepszymi życzeniami. W tych trudnych czasach, specjalnie dla Was, aby te święta i przyszły rok był lepszy od mijającego. Proszę Państwa, betlejemskie światło pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych.
Akcja nosiła nazwę Światło w ciemności i była propagowana przez austriackie radio i telewizję ORF. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec wybrani przez ORF odbierają światło z groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Szanowni Państwo, chcielibyśmy bardzo podziękować harcerzom za to, że wykonali tą pracę, aby i do naszego miasta dotarło betlejemskie światło. Podziękujmy brawami harcerzom za to, że w tak piękny sposób są z nami tutaj dzisiaj na Wigilii. A jeszcze tak jak Państwo widzą, każdy będzie mógł zabrać światełko do siebie, do domu, a jeśli komuś zgaśnie po drodze, to i u mnie w sekretariacie na pewno będzie dostępne. Tradycyjnie nie zabrakło ciepłego barszczu z krokietem, a podczas trwania kilkudniowego jaworskiego jarmarku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Dzieci same pieką pierniczki, później dostają podpisane, zabierają do domku. Mamy takie warsztaty piernikarskie dla dzieci. No, robimy przybory świąteczne, potem zabieramy je do domu ogólnie i jest bardzo fajnie, jak dla mnie. Bo robimy na przykład takie pudełka, na przykład je ozdabiamy, robimy worki i tam możemy złożyć prezent. Proszę bardzo, ręcznie robione poduszki, przytulanki, trochę dekoracji świątecznych. Piękne bożonarodzeniowe stroiki, piękne ozdoby na choinkę, ozdoby na stół i na inne meble. Słucham, jak dzieci śpiewają, obserwuję dzieci, które mają dostać jakie prezenty, aby 24 grudnia pod choinką każdy znalazł swój wymarzony.